O jak dobrze cię widzieć, o jak dobrze cię słyszeć, o jak dobrze cię widzieć, o jak dobrze cię słyszeć, o jak dobrze cię widzieć, o jak dobrze cię słyszeć, o jak dobrze cię widzieć, o jak dobrze cię słyszeć. Siemanko, dzisiaj jesteśmy na Music Camp pierwszej edycji w Reggae Festiwalu Brzegu. Jesteśmy dzisiaj z wokalistą zespołu Tabu Rafałem. Witaj. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, pierwsze pytanie, może tak na rozgrzewkę. Jak powstał ogólnie zespół Tabu? Chęć założenia zespołu jakby była u nas już od bardzo dawna. Nie wiedzieliśmy tylko, co chcemy grać i Marcin pojechał na Woodstock, gitarzysta. Tam usłyszał jakieś reggowe dźwięki, przywiózł kilka płyt. Już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy grali reggae, że chcemy grać reggae, bo no, ta muzyka nam się podoba. Trochę odjechaliśmy już teraz, gramy reggae, ale z takim słowiańskim przytupem. To się ludziom podoba, nam się podoba, my chcemy grać takie reggae i tak zaczęliśmy grać. Wydaliście jakiś czas temu płytę Endorfina, która według mnie jest mega zarąbistą płytą. I mam do ciebie takie pytanko, czy w najbliższym czasie planujecie wydać jakąś następną płytę? Tak, jest plan taki, żeby siąść w końcu u siebie w Kanciapie i wyluzować troszeczkę z koncertami i zająć się produkcją czwartej płyty. Mamy już jakby energię na to, żeby robić tą płytę, bo po endorfinie czuliśmy się troszeczkę tacy już, wiesz, zdecelowani, bo daliśmy z siebie naprawdę wszystko, co na ten czas mogliśmy dać, ale już teraz czujemy, że te numery już po prostu, ten schemat taki numerowy się wyczerpuje i chcemy robić nową płytę. Czy pisząc piosenkę O jak dobrze ci widzieć, myślałeś o kimś specjalnym? Bo bardzo mnie to ciekawi. Ta piosenka została napisana dla moich ziomków, którzy siedzą w Holandii, w Niemczech, w Anglii, którzy wyjechali za chlebem i tam próbują sobie ułożyć życie, cały czas marząc o tym, żeby wrócić do Polski. Dla nich ta piosenka została napisana po prostu, dla moich przyjaciół, którzy siedzą tam gdzieś i gonią za chlebem, nie? Wiesz, o co chodzi, że każdy z nas w życiu ma jakieś problemy i oni też te problemy poczuli tutaj w Polsce i musieli wyjechać za granicę, musieli gonić ten następny dzień. A ja za nimi tęsknię, bo to są moi ludzie z mojej wsi, moi znajomi z mojego miasta, także po prostu dla nich ta piosenka została napisana. Ogólnie słyszałem, że w waszym mieście założyliście własny festiwal muzyki reggae. Możesz mi powiedzieć kilka zdań na ten temat? Wiesz co, festiwal powstał 10 lat temu w Gorzycach, w miejscowości, w której ja się urodziłem, w której mieszkam. Założyliśmy zespół. Nikt nas na te festiwale reggae jakoś nie chciał zapraszać, wiadomo, młody zespół. I postanowiliśmy sobie sami zrobić festiwal, żeby na kimś zagrać. I rozrosło się to już tak, że teraz jest 10. edycja, przenieśliśmy festiwal z Gorzyc do Wodzisławia, większe miejsce, większy potencjał, bardzo dużo ludzi, mnóstwo ludzi i mam nadzieję, że po prostu ten festiwal już tak do nas przywarł jakby, że on będzie co roku i że to się nic nie zmieni. Nie? Słuchaj, ogólnie mam do ciebie takie jedno pytanko w sprawie tutaj Music Campu. Ogólnie zrobiliśmy taki wystrój w Palmy, zrobiliśmy taką jakby malutką wyspę, taka malutka Jamajka, gdzie tańczą dziewczyny, różne dancehall i tak dalej. Co o tym sądzisz? Czy to jest dobry pomysł? No na pewno to, wiesz, jest spójne z tą muzyką, która tu dzisiaj się wydarzy na scenie. Bardzo fajnie, bardzo ciepło to wygląda, wiesz, przyjeżdżając na amfiteatr, widzimy palmy, piasek, no pięknie, no idealnie. Do muzyki reggae myślę, że jedynie taki wystrój mógł, wiesz, się ogarnąć, nie? Teraz takie pytania troszkę z innej beczki. Jak myślisz, czy w naszym kraju jest ogólnie ciężko z tolerancją dla ludzi chorych? Ogólnie, czy jakie można zdanie na ten temat? Co, no ja myślę, ja wiem po sobie, że zauważam tych ludzi chorych, nie wiem o jakiej chorobie mówisz teraz, ale
bo ludzie w Polsce to w 90% są chorzy tak naprawdę. Znaczy ogólnie chodzi mi o choroby takie, które są przeważnie powodem do śmierci, tak na przykład jak ja choruję na zespół Tureta. Często ludzie się potrafią śmiać nawet z ludzi chorych, którzy są przykuci do wózka, albo nawet z ludźmi z zespołem Downa, tak? Po prostu to jest moim zdaniem taki brak tolerancji i czy masz jakieś zdanie na ten temat? Nie, to wydaje mi się, że to już mam za sobą, że telewizja nauczyła i radio ludzi tolerancji w taki sposób, że kurczę, no nie zauważam tego w moim środowisku, u moich znajomych, że jedzie ktoś na wózku, czy tak, ty ma problem z wyskakiwaniem z jakichś, wiesz, energicznymi rzeczami. Także myślę, że ludzie już te choroby poznali i próbują jakoś zaakceptować to, że nie tylko człowiek może być zdrowy, ale może być też chory. I tak ci mówię, że już takie skorzenie jest w Polsce, że tych ludzi chorych tak naprawdę na różne choroby jest mnóstwo. I to się staje, nie wiem, czy więcej ludzi nie jest chorych w Polsce niż zdrowych. O, tak ci powiem. Słuchaj, cześć, rozumiesz czy nie? Rozumiem, czaję. Słuchaj, ogólnie takie pytanko, czy wiesz mniej więcej, co to jest zespół Tureta, na czym to polega? Wiem, bo słyszałem jakby wywiady z tobą, widziałem z Bogusiem, z Basem. Słyszałem je jadąc tutaj, włączyliśmy radio sobie Brzeg i opowiadałeś o tym, także wiem, że po prostu czasami coś się tam, kurwa, wiesz, odklei i jest jakiś, nie wiem, na czym to polega, pokaz jakiejś, kurde, swojej energii, no może masz za dużo energii i musisz ją czasami wyładować, no. Nie wiem, no, ale nie wiem, na czym, nie potrafię zrozumieć tej choroby twojej akurat, ale jakby myślę tak, że widząc ciebie i rozmawiając z tobą już tutaj dzisiaj cały dzień, widzę, że tej energii masz bardzo dużo. Myślę, że to też jest tak, że po prostu ten kurek się popuszcza czasami, wiesz, jest taki gwint, nie, który pierdolnie czasami, nie wiesz o co chodzi, nie? No ja też tak mam, ale mam w inny sposób, no. Ja mam to, że mogę zagrać koncert i na tym koncercie robię z siebie, kurwa, wiesz, mam takiego Toreta na koncercie, że mi wypierdala wszystko i czuję się taki, kurwa, wiesz, naładowany, że mógłbym ludziom, nie wiem, no, zrobić wszystko w tym momencie, wiesz o co chodzi. A ty masz tylko momenty, nie? Ty masz lepiej niż ja, to tak naprawdę. Słuchaj, tu już pytanie takie na koniec. Czego życzyć zespołowi Tabu przed dzisiejszym koncertem? Przed koncertem to nie wiem, no może powodzenia, żebym ja miał wokal, chłopaki, żeby mieli zdrowe ręce, nogi, żeby to wszystko zahulało, a ogólnie to myślę, że możecie nam życzyć zdrowia, żebyśmy w tym naszym pędzie takim, który sobie założyliśmy i go mamy cały czas, żebyśmy wytrwali w nim, żebyśmy się kochali, miłowali, żebyśmy się traktowali jak rodzina. Tego ci życzymy, dziękuję wielkie za wywiad. Hej. Ważne są w życiu marzenia, teraz już wiem. Ważne, bym w życiu miał cel. Nie mam nic do stracenia, nikt nie zawróci już mnie. Ważne są w życiu marzenia, teraz już wiem. Ważne, bym w życiu miał cel. Nie mam nic do stracenia, nikt nie zatrzyma już.